a w tym towarzystwie, w tym kontekście, przy tej tematyce nawet nie wypada o tym mówić, rozpocząć punktualnie, ale też zgodnie z dobrym obyczajem. To miejsce, jako gospodarze od tego miejsca przychodzi Państwa, co poczytuję sobie za zaszczyt i wielką przyjemność powitać. Witam zatem bardzo serdecznie Muzeum Etnograficzne w oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Za chwilę pozwolę sobie jakby przybliżyć tą instytucję i też wytłumaczyć intencje, jakie podstaw, aby to właśnie Muzeum Etnograficzne stało się gospodarzem tej ciekawej imprezy naukowej, tego interesującego przedsięwzięcia badawczego i naukowego, a jak sami organizatorzy mówią, interdyscyplinarnego. Ale zanim to nastąpi, poproszę, aby tu zgodnie procedować z naszym programem o zabranie głosu pana profesora doktora habilitowanego Kościsława Rzemielnika, dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasz Instytut organizuje duże konferencje dla wielu partnerów, a pierwszy raz ma tylu partnerów do konferencji. W sumie nas pięciu tą konferencję organizowało. Na początku chcę podziękować panu Kielskiemu, który był tym moderatorem, tym pierwszym, który to wszystko zaczął i do szczęśliwego końca doprowadził. A mam nadzieję, że konferencja przebiegnie w znakomitej atmosferze i wszyscy na niej skorzystamy. Nasz Instytut od wielu lat, od sięga pamięcią, zajmował się społeczeństwem. Oczywiście był czas chłopów, był czas robotników. Na szczęście wrócił czas, że można sobie spokojnie, już bez żadnych problemów badać dzieje szlachty. A szlachtę u nas też się badała na Wrocławiu. Przede wszystkim szlachtę śląską. Tutaj wypada wspomnieć badania profesora Jarosławicza, który pod tego kierunkiem już wypadał o szlachcie śląskiej. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym programie identyfikacji z kolegami z Instytutu. Jeżeli chodzi o początki szlachty śląsko-czoleńcowskiej, no to tutaj mamy na sali jednego specjalistę, profesora Cecińskiego, który zapoczątkował w zasadzie te badania na Śląsku i które są dzisiaj kontynuowane. Profesor Wrocław inicjował badanie szlachty polskiej, przede wszystkim nie dotyczące mentalności, ten drugi. Zainicjował serię, może powie, jak przyjdzie czas, inicjował tą serię dotyczącą właśnie wyjazdów zagranicznych szlachty na terenie polskiej. Także ten dorobek nasz Instytut ma i cieszy się, że może z wspaniałymi partnerami uczestniczyć. I na koniec chciałbym życzyć Państwu miłej wyrażeń. Szkoda, że program dopisuje, ale to już nie nasza wina, co zostało zrobione. Kto z Państwa jest w Rzadzie Wrocławiu, to dostrzega zmiany na co dzień, czy takie nasz miasto się zmienia. Życzę, żeby Państwa miasto tak się zmieniało jak nasze. I również powodzenia konferencji wszystkim reprezentantom, wszystkie dobre. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że ja w tych zdaniach wyjaśnię, czy też tłumaczę zasadność jakby organizowania tego rodzaju przedsięwzięcia właśnie tutaj w muzeum. O tym za chwilę również, o co poproszę, opowie Państwu kierownik, kierowniczka Muzeum Etnograficznego, pani Elżbieta Bele. A ja tylko zwrócę uwagę, że rzeczywiście Muzeum Narodowe, jako ta instytucja świadcząca pewnego rodzaju usługę, nazwijmy to, choć to nieadekwatne słowo dla społeczeństwa i to nie tylko miasta Wrocławia, bo przypomnę, ta instytucja rości sobie, a w rzeczywistości też wypełnia misję dla obszaru większego niż nawet nasz tutaj miasto, czy też nawet i region. Rzeczywiście ta tematyka jest w jakiś sposób obecna, ona istnieje w naszym jakby spektrum zarówno zainteresowań wystawienniczych, czy też poniekąd badawczych. Proszę Państwa, miejsce, w którym Państwo się znajdujecie, zwracam uwagę, jest jakby po takim świeżym liftingu, ba, jesteśmy w trakcie przygotowywania odsłony nowej naszej ekspozycji stałej tutaj w Muzeum Etnograficznym. To muszę podziękować pani kierownik za wielki wkład i wielką determinację. Za chwilę, myślę, oczywiście ta chwila to umowność, ale zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jest możliwość zwiedzania wystaw, które są w tym momencie otwarte. Myślę o tej, którą wczoraj ucznie jakby świętowaliśmy w obecności niezwykle
pana Ziętka, który nas obdarował wyjątkową jakby kolekcją swoich rzeźb. Wspaniała wystawa również ludowych inspiracji, takiego dialogu pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. To jakby oczywiście oddajemy do państwa dyspozycji. Fajnie, że ta dyskuta naukowa również jakby no, pozwoli państwu na obcowanie z tym, co tutaj się znajduje. Proszę państwa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, jeśli chodzi o temat szlachty, rzeczywiście ma się już, mam nadzieję, za chwilę owo słowo stanie się ciałem, czym chwalić. Oto zapraszam państwa bardzo serdecznie 10 lipca. To jest wydarzenie dla nas niezwykle ważne. Mianowicie przywrócimy fragment dawnej kolekcji rodu Kopernik na teren Zamku Książ. Proszę państwa, to będzie wyglądało elegancko, to będzie wyglądało lekko i, że tak powiem, dość sympatycznie, acz muszą państwo wiedzieć, że ten proces przywracania jakby właśnie tej spuścizny no, historycznej, artystycznej do pierwotnego kontekstu w przypadku, kiedy naszym partnerem nie jest, bo nie mógł być, nie mogła być instytucja muzealna, jest nieprawdopodobnie skomplikowanym procesem. Ten proces mamy już poniekąd za sobą. Półtora roku prac bardzo intensywnych doprowadziło nas do tego, że oto właśnie 10 lipca 2015 roku na owym Zamku Książ po 70 latach ponownie zobaczymy te dzieła sztuki, które mogą tu powiedzieć, no oglądały w przeszłości oczy nikogo innego, aż samej Daisy. A zatem nasza intencja jakby przywrócenia, odtworzenia tej dawnej jakby świetności, między innymi właśnie, albo w szczególności tutaj tego rodu Kopernów, który no arstwo to jest dla nas jakby symbolem szlacheckości, arystokratyczności dawnego Śląska, jest, jeszcze raz podkreślam, w obszarze naszych zainteresowań. Proszę państwa, jeśli chodzi o szlachtę, jeśli chodzi o arystokrację, magnaterię i tu jak najbardziej dawnej Rzeczypospolitej, już mogę państwa, acz jest to oczywiście tylko swoisty anons, zaprosić, bo memu uczciwie powiem miłemu zaskoczeniu okazało się, że wiodącą imprezą wystawienniczą Europejskiej Stolicy Kultury okazuje się być nasza już od roku przygotowywana wystawa Wrocławska Europa. Wrocławska Europa, która przypomni i myślę i dla państwa, bo dla nas jest to niezwykłe przeżycie, doświadczenie, też wielka satysfakcja niezwykłe postaci z dawnego Śląska, czy też z dawnej Rzeczypospolitej. To po raz pierwszy zwizualizujemy, bo do tego czuję się jakby predysponowane Muzeum Narodowe we Wrocławiu, postać zupełnie jakby zapomnianą, czy też no, niedocenianą. Myślę tutaj o biskupie wrocławskim Karolu Ferdynandzie Wasi. Okazuje się, że przez 30 lat tu we Wrocławiu w XVII wieku biskupem był, a jakże członek dynastii panującej w Rzeczypospolitej. To pokazanie będzie, myślę, pewno dla państwa, bo nam, dla nas już brakuje, jest niespodzianką. A że przy okazji po raz pierwszy w historii pokażemy twórczość w wydaniu monograficznym Bartolomeusa Sztrota, jednego z najbardziej utalentowanych, niezwykłych malarzy Śląska i Rzeczypospolitej, króla, magnaterii, szlachty, kręgów intelektualnych, jest również jakby czymś, co chcemy jakby podarować, bo przypomnę, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, instytucja współprowadzona przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Urząd Marszałkowski, współpracuje z miastem, aczkolwiek zastrzegam się, nie jest instytucją miejską, co dla wielu jest też pewną niespodzianką, wszak w samej nazwie o Wrocław się pojawia. A zatem, proszę państwa, ciesząc się z waszej tutaj obecności, oczywiście życząc właśnie udanych obrad, o co jestem spokojny, bo mając zaszczyt gościć tu luminarzy nauki polskiej, tak wybitnych specjalistów, taką niezwykłą pracę organizacyjną, jaką był jakby no, włożyć pan Michał, jestem spokojny o efekty. Czujcie się tutaj państwo dobrze, czujcie się prawie jak u siebie, no i korzystajcie jakby z tych naszych jakby ofert, czy też tej możliwości, bo myślę, że połączenie właśnie tego dyskursu naukowego z pewną, i to jest też odrobina niespodzianki, jakby taką przewrotnością, taką innością spojrzenia, pewnego dystansu, o tym za chwilę poproszę panią Elżbietę, żeby była uprzejma powiedzieć.
nawet wtedy właśnie pochmurny, czy też taki jeszcze nie do końca wiosenny, dojrzało wiosenny, czy też już prawie letni dzień. A zatem dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, że uczyniliście to muzeum żywe, czynne, aktywne, co zresztą dzieje się na co dzień, tak? Ale bardzo się cieszę, że mamy tutaj okazję wspólnie właśnie pochylić się nad istotą, ważkim i rzeczywiście, tak jak uprzejmie powiedzieć Pan Profesor Szeleń, trochę no, niedocenianym jakby wątkiem badawczym naukowym. A zatem jeszcze raz dziękując, pozwolę sobie poprosić, znaczy poproszę o zabranie głosu Pana Profesora Sławomira Burzyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, instytucji, która również jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Serdecznie witam Państwa w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, które współpracowało z wielką przyjemnością z panem Michałem Pileckim przy organizacji, przy tym, co on organizował. Myśmy tylko troszeczkę tyle, co pan Michał chciał, które pomagaliśmy. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę przywitać się również członków założycieli i członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, którzy są dzisiaj tutaj na sali, będą również referentami, ale i są też jako osoby słuchające przyszłych referatów. Towarzystwo nasze założone w 1956 roku, a właśnie nasz obecny, który jest patrowiedzą tego towarzystwa, od początku zauważało problem szlachty cząstkowej, szlachty drobnej i na łamach polskich publikacji wydawanych przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zarówno przez miesięczniku heraldycznym, jak i tygodniku Towarzystwa Heraldycznego, a później tygodniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, ukazało się wiele artykułów i przyczynków do dziejów drobnej szlachty. Więc tym bardziej cieszę się dzisiaj, że nasze towarzystwo jest współorganizatorem i może być tutaj razem z Państwem. Bardzo dziękuję panu Michałowi za propozycję współpracy, a organizatorom pozostałym za współpracę przy tym, aby ta sesja mogła się dzisiaj zaczynać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę jeszcze o zabranie głosu pana, nie, zgodnie z protokołem, panią Elżbietę Bejer, kierownik Muzeum Etnograficznego, gospodarza tego szkolenia. A ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ja także chciałam niezwykle serdecznie wszystkich państwa powitać w naszej siedzibie. Siedzibie, o której zawsze mówimy nowo, odkąd jesteśmy tu od lat już 10. Jest nam niezwykle miło i chciałam w sposób szczególny podziękować głównemu organizatorowi tej konferencji, Związkowi Szlachty Polskiej, a w sposób szczególny, tak jak wszyscy, panu Michałowi Kwileckiemu, który pozostał od początku z nami w stałym kontakcie, organizując tą konferencję. Bardzo dziękujemy. Powiem tylko, że etnografia, zwłaszcza etnografia muzealna, podążając taką tradycyjną ścieżką pojęć dawnych etnograficznych, zbyt często pozostawała w granicach wsi, a jak pozostawała w granicach wsi, to zbyt rzadko dostrzegała jej zróżnicowanie, więc tym bardziej dziękujemy za przypomnienie tego niezwykle ważnego kontekstu i społecznego, i kulturowego, jakim jest obecność na wsi szlachty. Dyrektor tutaj wspomniał i poszerzył krąg, wyszedł poza krąg ściśle drobnej szlachty w kierunku arystokracji. Powiem tylko i zaznaczę, bo na to nie ma czasu, ale opowiadając o historii tej naszej nowej siedziby, jesteście Państwo, zwłaszcza nie wiedzą tego pewno wrocławianie, bo były już zadawane mi na samym wstępie pytania. Jesteście Państwo od dawnej letnim Pałacu Biskupów Wrocławskich i tu różne kręgi arystokratyczne miały w zniesieniu, w zagospodarowaniu tego budynku swój udział. Między innymi biskup Szafgocz i ten herb, który wita Państwa przy wejściu, to jest właśnie herb Szafgoczów. Krótka historia, taka skrótowa, jest umieszczona na korytarzu. Ja dysponuję czasem dla Państwa nieograniczonym, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, oczywiście coś dopowiemy. Ale też chciałam śladem pana dyrektora serdecznie Państwa zaprosić. Być może w tym krótkich chwilach przerwy kawowej, może skróconego obiadu, do obejrzenia tego, co ma do zaoferowania nasze muzeum. To są dwie bardzo interesujące wystawy czasowe. Jak mówił pan dyrektor, Ludowe Inspiracje i otworzona wczoraj wystawa Pełus Brzeźnicy, Świat kobiety w świecie, pokona dziętka. I to są dwie wystawy, które w różny sposób poruszają interesujące etnografię problemy, bo ta dobra wystawa mówi o tym, jak plastyk profesjonalny postrzega
ludzką i tą, którą ciągle można nazywać ludową, tu prezentujemy na parterze pracę trzech bardzo interesujących, związanych z Wrocławiem Dolnym Śląskiem, oraz plastyczek pani Katarzyny Kwity, to wycinanki, które się pojawiają w symbole współczesnej kultury, pani Marty Niszyn, która z kolei prezentuje współczesne manidła i pani Janty Nitki-Nikt. Na górze, jak wejdziecie Państwo w Ulbikę, to na pewno się uśmiechniecie wtedy, jak mówił pan dyrektor, nieco smętny dzień, bo tam jest świat kobiet, pana Bogusława Ziętka, zupełnie niezwykłej postaci, która mieszka w małej wsi Bierzeźnicy koło Barka Śląskiego i od lat kilkudziesięciu zafascynowana jest zwyczajnie. Pan Bogusław Ziętek zafascynował się pięknem kobiet. Kobiety fotografuje, maluje, rzeźbi, opowiada o nich. Mieszka z nimi w swoim domu z żoną Agnieszką i Marysią, i Jadwigą, i Zosią, i wieloma kobietami, także naturalnej postaci, którą obiera, który po prostu otacza zwyczajnym uwielbieniem i czułością. Myślę, że wszyscy często słyszeliśmy się, bo przybył tutaj do nas żona i naprawdę przeżyła niezwykle to odsłonę tego swojego święta tu w muzeum. Chyba te kobiety lepiej się czują tu w muzeum niż u mnie w domu. Mamy nadzieję, że tak dobrze się będą czuły przez jakiś czas, a Państwo razem z nimi, kiedy dojdziecie na tą wystawę. Ja już, żeby nie przedłużyć, bo wiem, że czas konferencji jest bardzo napięty. Życzę Państwu bardzo dobrych obrad i żebyście Państwo czuli się właśnie u nas, jak w domu, tak jak mówi pan dyrektor. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, uprzejmie pani kierownik. A teraz poproszę o zabranie głosu pana Adama Bilińskiego, prezesa Związku Szlachty Polskiej Oddziału Wrocławskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Trzy sytuacje. W roku 1648 przeciwko nawale kozackiej stanęło 70 Jaworskich. Po nich najliczniej jawili się Kulczycy. Dalej Pilińskich 26, Kruszelnickich 23, Matkowskich 19, Komarnickich 15, 14 Wysoczańskich, 13 Jednickich i wielu innych z ziemi przemyskiej, ogółem 1000 ludzi zbrojnych. Z kolei w roku 1657 przeciwko grasującym wątom Rakoczego na wezwanie króla Jana Kazimierza stanęło przeszło 300 szlachty pod regimentem Jerzego Bolesławskiego, w połowie konnych, w połowie pieszych. I znów najwięcej Jaworskich, było ich 66, Matkowskich 37, Lipnickich 33, Komarnickich 20 i innymi. Przeglądając XIX-wieczne księgi metrykalne z obszaru byłego województwa stanisławowskiego, a więc terenu zaboru austriackiego, poza nielicznymi właścicielami i dzierżawcami dóbr, określanymi najczęściej zaszczytnym mianem generosus domini lub też magnificus domini oraz zamieszkującymi w dworach oznaczanych numerem 1, w morzu pracowitych, to jest laboriosus, i uczciwych, to jest honestus, spotykałem się, w zależności od miejscowości, czasami nawet bardzo licznie reprezentowaną, kategorią ludzi określanych mianem szlachetnych, to jest nobilis, pośród których były także reprezentowane wyżej wymienione nazwiska i których od ich nieszlacheckich sąsiadów różnił jedynie numer domu oraz wspomniany dopisek nobilis właśnie, z czasem nobilis agricola, wyjątkowo feres partis lub possessor partis. Prowadząc od 2 lat indywidualną praktyką prawniczą, mam możliwość spotykania się i lepszego poznania niż kiedykolwiek wcześniej mieszkańców mojej rodzinnej gminy Kąty Wrocławskie, z których wielu jest potomkami przesiedleńców z byłych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, w szczególności z powiatu turczańskiego w byłym województwie lwowskim. Są wśród nich także reprezentanci wyżej wymienionych nazwisk. Zapytanie o pochodzenie potwierdzają przynależność jakbową do godła SAS. W ten właśnie sposób dowiedziałem się, że znani mi matkowscy noszą przydomek Mikłaszewicz, znani mi jaworscy są przydomku Czerwakowicz, moi nazwiskniccy należą do linii Pilińskich Słotyło, a więc musi nas łączyć odległe pokrewieństwo, ponieważ ja jestem z Pilińskich Tarasowiczów. Z kolei nauczyciel matematyki mojego ojca, Komarnicki, wyznał, że jest przydomku Tatarynowicz, zaś jego żona, także Komarnicka, z domu jest z linii noszącej przydomek Druć. Wyrażam głęboką nadzieję, że dzisiejsza konferencja pozwoli wyjaśnić fenomen szlachty cząstkowej, która mimo dużego rozrodzenia i związanej z tym pauperyzacji majątkowej zachowała do naszych czasów swoją tożsamość i pamięć o pochodzeniu. Tym bardziej, że wielu potomków tej szlachty, mimo oczywistych trudności, potrafiło udowodnić swoje szlacheckie pochodzenie i jest członkami organizacji, którą mam zaszczyt reprezentować, obchodzącej w tym roku okrągły jubileusz 20-lecia.
Zainteresowanych naszą działalnością zapraszam do zapoznania się w przerwach podczas konferencji z materiałami informacyjnymi Związku Szlachty Polskiej rozłożonymi na stoliku w tylnej części sali. Licząc uzyskać dzisiaj odpowiedź na pytania na temat roli, jaką odegrała ta drobna szlachta, zwłaszcza na byłych kresach wschodnich, z punktu widzenia władz centralnych Rzeczypospolitej obojga, czyli wielu narodów, a także skali korzystania przez tą warstwę społeczną z pracy chłopów pańszczyźnianych, która bywa ostatnio przerywana. Być może jest to kwestia, tylko jakieś nie do końca zrozumiałe dla mnie wody, do niewolnictwa. Dziękując współorganizatorom, prelegentom oraz uczestnikom panelu dyskusyjnego za trud przygotowań oraz udział w dzisiejszej konferencji, życzę wszystkim udanych wystąpień oraz mam nadzieję usłyszeć ciekawe wnioski w podsumowaniu dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja w takim razie pozwolę sobie jako prezydent gospodyń czy współgospodarz poprosić tutaj na to miejsce, bo chyba to jest ten moment, kiedy możemy już rozpocząć obrady, a zatem bardzo uprzejmie proszę pana profesora Bogdana Rocha, aby był uprzejmy tu przejąć obowiązki właśnie osoby prowadzącej obrady.